Carlos? Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec. Cały pomalowany w centki. Och, to Cheetah. To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz powyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O-o! Nie jest dobrze. Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa. Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić. Robopsie, ustaw się za nią tyłem. Szybko, Rubble, wystaw hak holowniczy. Mam ją! Robopsie, gaz do dechy. Cheetah potrzebuje naszej pomocy. Chwytaki! Psi patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy zatrzymać odważnego Denego, zanim zrobi sobie krzywdę w kanionie. Wow. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Sky, daj znać, kiedy znajdziesz odważnego Denego. Zrozumiałam, Ryder! Panie kapitanie, szefie Sid, może lepiej trochę zwolnić? Co? Denny, stój! Chwila, nie jesteś Dennym. Muszę jechać, dzięki! Ryder, odkryłam, że to pirat Sid zabrał deskorolkę Dennego. Co? Dobrze. Chase, szukaj Dennego. To raczej nie on jedzie na deskorolce. Jasne, Ryder! Chyba go znalazłem. Denny, stój! Tam jedzie! A zatem pora na ekstremalny skrót. Juhu! Znaczy... O nie! Siedź! Ryder, Denny jest bezpieczny, ale nie może zejść. Dobra robota, Chase. Sky, musisz wyciągnąć odważnego Dennego z kanionu. Jesteś bezpieczny, odważny Denny. X! I za to ekstremalnie ci dziękuję, Sky. Wspaniała akcja, pieski, ale co stało się z Sidem i Arbim? Uprząż! Sid, stój! Jazda w ciemności jest zbyt niebezpieczna. Hej! Co się dzieje? Juhu! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Carlos i Tracker twierdzą, że brzydki zapach płoszy zwierzęta z ich domu. O, fuj! A biegną tak szybko, że tej małpce stała się krzywda. Marshall, zabierzesz apteczkę i pomożesz zranionej małpce. I Sky, musisz zabrać helikopter i sprawdzić z powietrza, co powoduje ten zapach. Psi patrol rusza do akcji. My znaleźliśmy Trackera. Ryder, Marshall! Jak dobrze, że jesteście! Marshall, sprawdź nogę tej małpki. Rentgen! Wygląda na to, że nie ma złamania. Wystarczy, że owinę bandażem. Oj! Sky, czy wiesz już, co to za tajemniczy zapach? Jestem nad bagnem. Wygląda na to, że z wody wydobywa się wiele zielonych baniek. To z nich wydobywa się ten brzydki zapach. Dobra robota, Sky. Marshall, świetny opatrunek. My jedziemy sprawdzić bagna.
Te bańki to gaz z bagien. Stare rośliny i drzewa gniją pod wodą i wydzielają śmierdzący gaz w postaci tych baniek. Sky, zrób śmigłem silny podmuch i przegnaj je z nad bagna. Dobry pomysł, Ryder. Już wszystkie bańki poleciały. Czuję świeże powietrze. Chase, Marshall, jest czysto. Możecie przyprowadzić zwierzęta z powrotem. Dobrze, Ryder. A my zaczynajmy fotosafari. Są tu zwierzęta, które chętnie nam zapozują. Jesteśmy gotowi do akcji ratunkowej. Misja policyjna. Królewskie kociaki jechały pociągiem do Zatoki Przygód. Jechały? Czy coś się stało? Ktoś je porwał. Do tej akcji będziemy potrzebni wszyscy. Chase, jesteś psem policyjnym, więc poprowadzisz tę akcję. Przyjąłem! Chase rusza na policyjną akcję ratunkową. A teraz powitajcie ciepło nowych członków naszej katastroficznej załogi. Czemu nie jedziemy szybciej? Och, błagam, kociaki, to nie czas na drzemkę. Do was też mówię, ładujcie. Proszę zatrzymać pociąg, panie Handlinger. Dobrze, sam to zrobię. Ten pociąg się nie zatrzyma. Chyba mam pomysł. Rocky, Sky, musicie się znaleźć na dole wzniesienia jak najszybciej. Sky, zrzucisz kolczatkę z helikoptera. Rocky, rozłożysz ją w poprzek drogi. Do roboty! Nadjeżdża pociąg! I gdzie są nasi goście? Elżbieto? Henryku? Witajcie w mieście, kicie. I dziękuję wam, psi patrolu. Nie ma za co, bo gdy ma pani problem... Proszę wołać o pomoc. Ryder, odkryłem nowy podwodny wulkan. A złe wieści są takie, że utknęliśmy. Stoimy na kraterze, który zaraz wybuchnie. Pomóż! Pani burmistrz, szybko wypłyńcie na powierzchnię. Pod wodą jest wulkan, który zaraz wybuchnie. Cicholetto? Gdzie jesteś? Popłynę po nią, obiecuję. To zbyt niebezpieczne, musicie się wynurzyć. Dobrze, liczę na ciebie, Marszal. Kapitanie, François, zaraz was wyciągniemy z wulkanu. To działa! Wyciągnęli nas! Ryder, możemy popłynąć sami, uciekajcie stąd! Tak jest! Zumo, schowaj chwytaki! O-o! Tu jestem, Cicholetto! Mam cię! Marszal! Trzymaj się! Dzwon wystrzeli w górę! Musimy działać szybko, zanim dzwon nurkowy roztrzaska się o wodę. Gotowa, Sky? Oto pies, który lata! Marszal, mam tu spadochron! Złap za hak! Nasz niebezpieczny upadek został powstrzymany. Bo gdy macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc. Nareszcie mam moce, o których zawsze marzyłem. Będę najsuperowszym burmistrzem w historii. Hamdinger super! Nie! Kociaki, wracajcie! Kochacy, wkrótce przejedzie tędy pociąg wiozący rzadkie białe tygrysy do ich domu w dżungli. Spójrz, już jadą!
Kotki! Wielkie kotki! Jupi! O, kociaki! Mam dla was przyjaciół! O, kociaki! Mój kotek! Mój kotek! Panie Humdinger, stop! Teraz złapię go w sieć! Złapać kotka! Złapać kotka! A? Co się stało? A, przepaść! A, tygrys! Pomocy! Pomocy! Sieć energii! Moc kosmowiru! Ja pierwszy! Ja chcę! Latający tygrys! Bo kiedy ktoś porwie ci kotki, to miaucz po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Hau-hau banda wyrzuciła pana Humdingera z jego bazy. I zawiesiła na drzewie? Dokładnie tak, Rocky. Więc na tę misję pojedzie... Marshall. Już odpalam w motostylu. I Rubble. Rubble, śpieszę na motopomoc. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Tam jest pan Humdinger. Marshall, pomóż mu zejść. Rubble, przesuń ten kamień. Tylko spokojnie, panie Humdinger. Zaraz pan będzie na dole. To co za bałagan! I zabrali kociaki! Zaraz je uratujemy. Dziki kocie, przyjedź do mglistej osady. Hej! Jestem gotów na dziką jazdę! Ej, jest naprawdę szybki! Tak, ruszajmy. Mamy was. Już chyba wystarczy tych psot. Gdzie są kociaki? Na dole. Damy radę. Chase, Rocky? Chase się tym zajmie. Zielone znaczy jedź. Jestem gotowy. Lina. To nie będzie łatwe. To nie patrzę na to. Odłącz! Rocky, przesyłka specjalna! Mam was! Tak! Bo gdy zginą panu kociaki, proszę dzwonić po pomoc. Panie burmistrz, co się stało? Zapomnijcie o kobiecie i złotej kurze, bo Zatoka Przygód należy teraz do hau-hau bandy! Hau-hau banda! Hau-hau banda! Nie ma takiej hau-hau bandy, której nie pokonamy. Psi Patrolu, tę hau-hau bandę możemy pokonać tylko jako motopieski. Popatrzcie o tam. Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu. Pazurastycznie! Dziki kot! To musi być baza tych motopiesków. Dostarczymy pieskom prezent na miarę hau-hau bandy! Toczą się do przepaści! Gotów, dziki kocie? Miau! Super dopalacze! Hej! Lepiej hamujcie! Zaraz spadniecie w przepaść! Udało się! Psiasteczny skok, kocie! A teraz spróbuj zapchać mu koła wełną! Dam radę! Wyrzutnia kłębków wełny! Hmm?
dobrze, Dziki Kocie. Wiedziałem, że ci się uda. Świetna robota. Super, Dziki Kocie! Co za akcja! Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł porwał dwa małe smoki. I to my musimy je uratować. Ale musimy bardzo uważać, ponieważ smocza mama także ich szuka. Więc na tę misję pojedzie... Sky. Oto rycerski pies, który lata! Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji. Utknęłyście? Bhy! Następnym razem pomyślcie, zanim stopicie ogniem wszystkie pianki. Hej, małe smoki! Kto jest głodny? Płomieniu, pomożesz? Już jedziemy, Kle. Rycerskie pieski, jednak będę potrzebował was wszystkich. Zaraz tam będziemy, rycerzu Ryder. O nie! Smocza mama myśli, że chcemy skrzywdzić jej maleństwa. Rocky, użyj chwytaka i spróbuj złapać ten wóz. Jasne! Machajcie! Tak! Ja spadam! Chase, teraz ty! Smocza sieć! Dużo lepiej. Nie ma za co, smocza mamo. I pamiętaj, gdy twoje dzieci utkną w lepiących się piankach, to rycz na pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Wspaniale, pieski, bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna. Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos. Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię. Cosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę. I Cosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Cosmo Pieski ruszają do akcji! Latarnia nie leci już w stronę gwiazd. Mam cię! Świetnie, kosmopieski. O, nie wiem, jak długo jeszcze tak wytrzymam. Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie. Rocky, Zumo, połączcie swoje moce. Widzę wszystko do samego dna! Tutaj jest! Znalazłem latarnię, Ryder! Zumo, musisz ją zatrzymać! Zaraz uderzymy w morskiego robala! I... już! Nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. O, znaleźliśmy je. Popatrzcie na te kości. Złoto jest moje. Cicaletto, nie ruszaj się, ja zaraz do ciebie zejdę. O, witaj, Cicaletto. Co? Ryder, teraz zapada się ratusz. Co? Według GPS jesteśmy prawie pod ratuszem. Sprawdźmy, co się dzieje. Kociaki, no szybciej! To brzmiało jak... Burmistrz Hamlinger, stać! Haha, chcecie zabrać to złoto dla siebie? Ale ono jest moje!
Musimy podnieść budynek! Zaraz ci pomożemy, kolego! I my także! Świetnie! Potrzebne mi te metalowe płyty. Zielone znaczy do roboty! I gotowe! Ratusz się wciąż zapada! Spokojnie! Zaraz go razem podniesiemy tym podnośnikiem z recyklingu! Ostrożnie, Rocky! Jesteśmy gotowi do akcji Rider! Super otrząsacz zwariował i prawie przewrócił zbiornik z ziarnem. O nie! Naprawimy zbiornik, a potem zajmiemy się maszyną, więc na tę misję pojedzie Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. O, dzięki, Ryder. Co za ulga. Ale super otrząsacz nadal niszczy farmę. Pojechał w tamtą stronę. Musimy go powstrzymać. Ruszamy, pieski. O-o! Juhu! Ryder, on jedzie w super otrząsaczu. Zaraz pomożemy Alexowi. Sky, Marshall, super otrząsacz jedzie w waszą stronę. Zrozumiała. Jasne. Nie, nic z tego! Cześć, Sky! Trzymaj się mocno! Zaraz polecimy! Wow! Wii! Ta maszyna lata! Chcę taką dostać na kolejne urodziny! Niezła akcja, Sky! Szybko, Marshall! Wyciągnij stamtąd Alexa! Drabina! Możesz zejść, Alex! Wii! Nic nam nie jest! Marshall, wyłącz tę maszynę. Uff, możesz mnie opuścić, Sky? Dzięki za uratowanie Alexa, Psi Patrolu. Bo gdy wszystko się trzęsie, to wołajcie o pomoc. Patrzcie, jestem wikingiem! Ha, ha, ha! Ojdź, nie widzę! O nie, ale bałagan! Musimy posprzątać, mini patrolu! Hej, gdzie żółwik? O, tu jesteś! Żółwiku, stój! Chodźmy za nim! Żółwik jest całkiem szybki! Nie chcemy zgubić go z oczu! Mini patrol rusza do akcji! Jestem pewien, że nasz żółwik jest gdzieś tutaj! A? To nie żółwik, to ta miska z muzeum. Nie wiedziałam, że chodzi. O, to tylko myszka. A to znaczy, że żółwik jest w muzeum. Ale gdzie jest muzeum? Alex! Alex! O, pora wezwać Psi Patrol. Zauważyłeś coś, Chase? Jeszcze nie, Ryder. Włącz teraz światło. Może Alex je zobaczy. Latarka! Alex! Alex! Słyszycie? Ktoś nas szuka! Myślę, że to Psi Patrol! Tu jesteśmy! Chase, światło w tamtą stronę! Och, nie widzą nas, ale to zauważą! Jesteśmy tutaj! To Alex! Znaleźliśmy ich! Szybko! Przepraszam, że wyszedłem bez powiadomienia. Obiecuję, że już nie wyjdę w nocy sam. Nigdy, przenigdy. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Stojak z owocami wytoczył się na środek ulicy. Jej! I pan Porter w nim utknął. Ale przecież to jest stojak! A nie żaden wózek drogowy! Otóż to, więc na tę misję pojedzie Chase. Użyjesz megafonu i pachołków, żeby przygotować objazd dla samochodów. Chase się tym zajmie. I Rubble.
Zabierz koparkę i ustaw ten stojak na miejscu. Rabl, śpieszy na pomoc! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Tutaj, Ryder! Już jesteśmy, panie Porter. Chase? Jasne! Pachołki! Megafon! Proszę uważać na pachołki i jechać tędy! Dzięki, Ryder. Nie ma sprawy, panie Porter. Gotów, Rubble? Gotów! Lepiej je pozbieram, zanim auta zrobią z nich przecier. Pychota. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Musimy zatrzymać odważnego Denego, zanim zrobi sobie krzywdę w kanionie. Wow. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Sky, daj znać, kiedy znajdziesz odważnego Denego. Zrozumiałam, Ryder. Panie kapitanie, szefie Sid, może lepiej trochę zwolnić. Co? Denny, stój! Chwila, nie jesteś Dennym. Muszę jechać, dzięki! Ryder, odkryłam, że to pirat Sid zabrał deskorolkę Dennego. Co? Dobrze. Chase, szukaj Dennego. To raczej nie on jedzie na deskorolce. Jasne, Ryder! Chyba go znalazłem. Denny, stój! Tam jedzie! A zatem pora na ekstremalny skrót. Juhu! Znaczy... O nie! Sieć! Ryder, Denny jest bezpieczny, ale nie może zejść. Dobra robota, Chase. Sky, musisz wyciągnąć odważnego Dennego z kanionu. Jesteś bezpieczny, odważny Denny. X! I za to ekstremalnie ci dziękuję, Sky. Wspaniała akcja, pieski. Ale co stało się z Sidem i Arbim? Uprząż! Sid, stój! Jazda w ciemności jest zbyt niebezpieczna. Hej! Co się dzieje? Juhu! A teraz się odsuńcie. Pora na test. Auto spodni! Koktajl owocowy, poproszę. Nie, nie, to moje, siokociaku. No, co się dzieje? Mam szkodnika na polu? Pomocy! Nie mogę zatrzymać spodni! Burmistrz Humdinger? Spodnie? To brzmi jak niemałe kłopoty. Lepiej wezwać Psi Patrol. Nie mogę zatrzymać tych spodni! Sky, leć za burmistrzem! Nie stracę go z oczu! Nadal widzę jego metalowe spodnie! Metalowe? Chyba mam pomysł. Rubble, jesteś nam tutaj potrzebny z elektromagnesem. Żaden problem! Pomóżcie! Ryder! Pan Humdinger biegnie prosto w przepaść! Pomocy! Nie! Pomocy, spadam! Nie! Może pan już otworzyć oczy? O, wypuśćcie mnie z tego! Jest pan cały, burmistrzu? Tak, dzięki, że uwolniliście mnie z tych strasznych spodni. Bo gdy spodnie biegną za szybko, to dzwoń po pomoc.
Cóż, nie wiem jak wy, ale ja jestem wykończona. Jej, ciociu burmistrz, nigdy nie widziałam takich skoków. Cóż powiedzieć, nadal pamiętam jeszcze to i owo. Kto ma ochotę na winogrona? Ja mam. Ja też proszę. Wspaniale. Tylko gdzie jest moja torebka? Mogłabym przysiąc, że stała o tutaj. Jestem pewna, że zostawiłam ją na ławce, a teraz nigdzie jej nie ma. Moja mała, pierzasta radość drzemała w torebce, której nie ma. To wezwijmy psi patrol. Chase, użyj swoich gogli, żeby przeszukać te krzaki. Gogle! Coś widzę. Czekoletto, czy to ty? Nie, to tylko kruk zjada winogrona. Hej, ciocia burmistrz miała je w torebce. Tu jest kolejne i kolejne. Sky, w torebce były winogrona. Czy możesz namierzyć je z góry? Myślę, że coś tam jest. Tak? To są winogrona. Cały szlak. O, to szlak. Tędy. Chyba złapałem trop. To mewy. Musiały przylecieć z torebką tu na plażę. Sky, czy widzisz Chicalettę? Myślę, że ona może być na plaży. Chicalette nie ma na plaży. Jest na wodzie. Zumo, Chicaletta zaraz wpadnie do zatoki i tylko ty możesz ją złapać. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Jeden z kociaków pana Humdingera utknął na drzewie. No, a przynajmniej tak nam się wydaje. Tak czy inaczej, musimy wyruszyć im na pomoc. Więc na tę misję pojedzie... Marszal, użyjemy twojej drabiny, żeby dostać się na drzewo. Jestem gotów do hał-hał pomocy. Dobrze. Psi Patrol rusza do akcji. Szybciej, psi patrolu, moje piękności nadal wiszą na drzewie. Spokojnie, panie burmistrzu. Pieski i ja uratujemy pana. Czy to są pana wąsy? Ha, oczywiście, że moje wąsy. A myśleliście, że co? Ha! Spokojnie, burmistrzu, złapiemy je. Jej, Alex, są dużo lepsze niż te prawdziwe. Sam muszę uratować moje wąsy. Tym razem mi nie uciekniecie. A niech to narysowanych wąsów nie da się podkręcać. Panie Humdinger, chwila. Wreszcie, nic już nie powstrzyma mnie przed umieszczeniem wąsów na ich... Szybko! Jest pan cały. Cały, ale moje wąsy nadal są w środku. Zaraz je wydostaniemy. Rocky? Jasne. Ta-dam! Moje wąsy. O, jak ja za wami tęskniłem. Mini patrolu, zbliża się burza i nasz rysunek się zniszczy. Musimy uchronić go przed deszczem. Mini patrol rusza do akcji. Dobrze, stójcie w miejscu i ochraniajcie rysunek. O nie, wiatr zdmuchnie cały mini patrol. Proszę, lądujcie. O nie! Musimy wezwać psi patrol! Dobrze, że przyjechaliście. Marszal? Drabina! Jesteśmy! Ryder, myślę, że Kali dłużej nie wytrzyma. Chase, wystrzel sieć! Sieć! Wspaniale! Julio, Juliuszu, zdejmijcie im parasolki, żeby znów nie porwał ich wiatr.
się ten krzak do nas gdacze? To nie jest krzak. To cikaletta. Dobrze. Dobra robota, pieski. Alex, możesz wejść do środka. Ach, dobrze, że wszyscy są już bezpieczni. Szkoda tylko, że deszcz zmyje rysunki. Miałeś świetny pomysł, żeby ratować je z mini patrolem. Może jeszcze mamy jakąś szansę? Rysunek jest uratowany. Bo kiedy deszcz ma zniszczyć wasze niezwykłe, kredowe arcydzieło, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wygląda na to, że znikło auto Helgi Hamdinger. Więc na tę misję pojedzie szpieg Chase. Szpieg Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, znalazłam auto. I nie uwierzycie, co tu jeszcze jest. To ogromny posąg, który wygląda jak burmistrz Hamdinger. Już tam jedziemy. Panie Hamdinger, proszę stamtąd zejść. Nie wierzę w to, co widzę. Hamigami! Sky, musisz ściągnąć burmistrza Hamdingera z posągu. Uprząż. Wspaniale! Teraz go unieś! Marszal, posąg zaraz wpadnie na bramkę. Musimy zabrać stamtąd pana Hamdingera. Zabrałem to z bazy. Może nam się przyda. Dmucha na tratwazumy. Szybko! Dobrze, Marszal. Będziesz musiał trafić w cel z małą pomocą naszych skrzydlatych przyjaciół. Ryder, dziękuję ci za uratowanie mojego ukochanego Hamigami. Nie ma sprawy, pani Hamdinger. A gdy znów ucieknie pani jakiś Gami, proszę dzwonić po pomoc. W naszą stronę zbliża się śnieżna burza. Uciekaj do namiotu! O nie! Wilczek może się zgubić w śniegu. Muszę mu pomóc. Nie bój się, będzie dobrze. Chodź, znajdziemy schronienie. Spójrz, jaskinia, za mną. Prawda, że miło? Dobre miejsce na przeczekanie burzy. O, nie jest dobrze. Spokojnie, poradzimy sobie. Śnieg zamienił się w lód i ciężko się kopie. Już wiem! Op! Lina z hakiem! Tak, lepiej! Zobacz, to zabawa! Dołączysz do mnie? Gdy kopania dużo masz, wilczka weź, radę dasz. Już piosenki, słowa znasz. La, 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 la. Och, to może potrwać. O, Psi Patrol! Kopiemy dalej. Zaraz stąd wyjdziemy. Znalazłeś nas! Świetnie! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Balon Travisa podróżnika miał dziurę i wylądował gdzieś na Antarktydzie. Wyznaczam Everesta. Weź pojazd i poprowadź poszukiwania Travisa na lądzie. I Rocky, zabierz narzędzia, żeby załatać dziurę w balonie. Zielone znaczy jedź! Ryder,
Widzę balon Travisa. Świetnie, Everest! Już do ciebie lecimy! To na pewno jego balon. Ale gdzie jest Travis? Sprawdź, czy nie ma gdzieś tutaj jego śladów. Ryder, są ślady pingwina i stóp człowieka. Travis musiał pójść tędy. Ślady prowadzą do jaskini. Travis musi być w środku. Travis! Ojej! Niestety nie mogę ci pomóc. Bliżej już nie podjadę. Mój pojazd jest za ciężki. Uf! Clay! Dobrze, łata jest na miejscu. Ryder, Travis utknął w jaskini. Ale mój pojazd jest za ciężki, żeby go wyciągnąć. Pomoc już w drodze. Rubble, wskakuj na motodeskę i pomóż Travisowi. Rubble, śpieszę na pomoc. Spokojnie, pingwiny, pomogę wam. Chodźcie. Travis, wszystko dobrze? Złap się deski i trzymaj mocno. Jasne. Wspaniale, pieski. Jest jak nowy. Dzięki, Rocky. Przykro mi, ale użyliśmy mapy, żeby załatać dziurę. Bez obaw. I tak zawsze polegam na swoim szóstym zmyśle podróżnika. Tam, gdzie pojadę, tam będę. Dzięki za wszystko, psi patrolu. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Hops, nowa kangurzyca Winatu, skacze po całym mieście. Wyrzuciła Alexa na samą górę diabelskiego młyna. To był wielki skok. A teraz Hobbs zginęła. Marshall, zabierz drabinę i pomóż zejść Alexowi. I Chase, użyjesz umiejętności tropienia i poszukasz tej kangurzycy. Psi Patrol rusza do akcji. Marshall, wiesz, co masz robić. Chase, ruszaj na poszukiwania kangurzycy. Szybciej, Marshall, bo spodnie się... Już jestem! Wow! Jesteś cały? Tak? Dzięki, Marshall! Widzę ją! Megafon! Hops! Chodź tu, Hops! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. O, Chicaletta? Ale jeśli Chicaletta jest tu, to znaczy, że kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz! Mamy poważny kryzys! Sky, Rocky, szybko do pięknego kanionu! Ja przyjęłam! Ojej! Sky, złap ich swoim hakiem! Mam was! O nie! Niezwykłe! Bardzo dobrze, pieski! Dzień dobry, kapitanie. Spójrz, co chrapie na moim pokładzie. Niedźwiadek? Chwila, mam drugą rozmowę. Halo? Ryder, nawet nie uwierzysz, kogo znalazłam śpiącego w salonie. O, kolejny miś? Czekaj, Katie, dzwoni ktoś jeszcze. Cześć, Alex. Ryder, zgadnij, co znaleźliśmy! Niedźwiedzia? Tak! W mieście śpi cała rodzina misiów. To co mamy robić? Nie martwcie się, nie ma niedźwiedzia, którego nie uratujemy. Ruszaj, Rubble. Pora na transport małego misia. Wózek dla niedźwiedzi jest gotowy. Dobra robota, pieski. Jeden miś na wózku, zostały dwa. Rocky, czy masz w ciężarówce jakieś koła? Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Tak jest, pieski. Ostrożnie i cicho. Dobrze, Everest. Na trzy. Raz, dwa... Trzy! Udało się! Ciche hip-hip hura dla psiego patrolu!
Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Szybko, pieski! Everest prowadzi do jaskini. Wyglądają tak słodko. Dzięki za uratowanie misiów, psi patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy znów znajdziecie śpiącego misia, zawołajcie szeptem pomocy. Motopieski są gotowe do akcji, Ryder. Poza Chase'em, jak widać. Dlatego was tu wezwałem. Musimy go natychmiast znaleźć. Damy radę! Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie. Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich, górskich drogach. Dzięki, Ryder! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Wszyscy są cali? Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij! Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków. Znów to słyszałem! To kichanie dochodzi zza tej skały! Spychacz! Dziki kot! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Siedź! Wspaniała współpraca! Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem! Hej! Ty nie kichasz! Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder! Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to... A psik po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Chicaletta utknęła w środku wielkiego zegara. Zegar ześlizguje się z góry i gonią go kule śniegu. Everest! Zjedź szybko z góry i użyj liny, by zatrzymać zegar. I Rocky! Weź narzędzia i uwolnij Chicalettę z zegara, nie niszcząc go. To pamiątka rodzinna Jake'a. Zielone znaczy jedź! Ryder, obserwujemy zegar, ale on potwornie pędzi. Ta jazda musi być straszna, nawet dla takiego bohatera jak nasza Chicaletta. Te kule śniegu są coraz szybsze. Zaraz rozbiją zegar. Nie pozwolimy na to. Ryder, wskazówka zbliża się do 12. Drzwi zaraz się otworzą. Rocky, gdy otworzą się drzwiczki, spróbuj złapać Chicalettę chwytakiem. Chwytak! Jeśli sprawimy, że najpierw się zderzą. Everest, popchnij lewą. Rocky, prawą. Tak, udało się. Jeśli pokonamy te muldy, to złapiemy zegar. Ryder, zrobię to szybciej ze snowboardu. Lina! Blisko. Wspaniała robota. Rocky, przykręcisz wskazówkę i ustawisz ją na 12? Dobrze. Teraz wypuśćmy Chicalettę. Już czas, żebyś wyszła z zegara, Chicaletto. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Pan Humdinger ukradł buty do chodzenia po wodzie. I chce dojść na wyspę żółwi, ale wokół wyspy jest wiele skał i jest niebezpiecznie. Więc na tę misję pojedzie Rubble. Przyda nam się twój pojazd, żeby zrobić w skałach przejście do wyspy. Rubble, śpieszy nam pomoc! Bardzo dobrze! Wodny patrol rusza do akcji! A oto i ona! Widać ląd! Czemu nie mogę
ich zdjąć! O, zapomniałbym. Muszę zająć tę wyspę. Ogłaszam cię moją bezludną, mglistą wyspą. Wracaj tu, ty skorupiasty złodzieju! Doły? Na mojej wyspie? Ha! Nie podoba mi się to! Gdy odpłyniemy, poustawiam te skały tak, jak były. Dobry pomysł, Rubble. Wtedy nie zmienimy środowiska żółwi. Tylko gdzie jest pan Humdinger? Pomocy! Tędy! No dalej, pieski! To wygląda jak gniazdo, w którym żółwie składają jaja. O-o! Żółwiej mamie nie spodoba się pan Humdinger w jej gnieździe. Rubble, użyj dźwigu! Zrozumiałem! Proszę się mocno trzymać. Wyciągniemy pana. Proszę szybko. O nie, ta ruchoma skała nie lubi burmistrzów. Wyciągnijcie mnie stąd! Dziękuję wam za pomoc, psi patrolu. Zabawa z tym wielkim żółwiem jest, no, straszna. Żaden problem, burmistrzu, bo gdy wpadnie pan do gniazda, proszę wołać o pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Krowa farmera Ala, czyli Bettina, zawędrowała jakoś na górę Jake'a. Musimy ją sprowadzić na dół, zanim zasypie ją śnieg. O nie! To nic dobrego. Więc na tę misję pojedzie Everest. Lód czy śnieg? Nie poddam się! I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Tylko spokojnie. Pomożemy ci. Sky, wiatr jest za mocny. Spróbujemy inaczej. Odlatuję, ale trzeba coś szybko zrobić. Bettina się boi. Spokojnie, Bettino. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Jaka szkoda, że krowy nie jeżdżą na snowboardzie. Everest, to wspaniały pomysł. Rocky, mam dla ciebie zadanie. Jak mogę pomóc, Ryder? Wykorzystaj swoje umiejętności i jak najszybciej zbuduj duży snowboard dla krowy. Zielone znaczy jedź! Wszystko będzie dobrze! Dobra, Bettino, pora się ruszyć! Krowa stycznie! Tak jest, Bettino! Przenoś ciężar i obracaj głową! Juhu! Udało się, Bettino! Jesteś niesamowitą krówką! Bettino, tak się cieszymy, że wróciłaś! Dzięki, Ryder i pieski! Uratowaliście naszą krowę i nauczyliście ją zjeżdżać! Nie ma sprawy, farmerze Al, bo gdy krowa ma kłopoty na śniegu, proszę dzwonić po pomoc! Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł i jego latający smok lecą w tę stronę. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zniszczyli zamku. Ale Ryder, jak mamy powstrzymać ziejącego ogniem smoka? W waszych nowych, rycerskich pojazdach. Super! Więc na tę misję pojedzie Marszal. Chcę, żebyś użył nowej lancy wodnej, by ugasić pożary, które wywoła smok. Rycerz Marszal wyrusza, aby gasić pożary. Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji! A teraz wypal dziurę w bramie i zdobędziemy zamek! Co? Natychmiast to wyłącz, Sir Lejku! Nigdy! I jestem Sir Marszal, dzielny rycerski piesek! Płomień! Lecimy! Hej! Zejdź z mojego smoka! Nie puszczę się, dopóki nie odzyskam smoczego zęba! Płomień, leć do góry nogami! Nie! Chase, teraz! Smocza sieć! Jestem cały, ale zaczarowany smoczy ząb się złamał. Marszal, to dobrze. Teraz kieł nie może kontrolować smoka. Spójrz. Smoku, zaczarowany!
Uciekaj! W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję wam za uratowanie królestwa. Bo gdy smok zionie ogniem na miasto, to wołajcie o pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji Rider. Dzięki, że przybiegłyście, pieski. W mieście znikają telefony komórkowe. Ojej! Kali! Nie można zadzwonić po pomoc. Dlatego to będzie policyjna misja ratunkowa. Chase! Jako pies policjant poprowadzisz zespół. Do rozwiązania sprawy przydacie się wszyscy. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wreszcie jesteście, Psi Patrolu! Zajmiemy się tym, Katie. Marszal, użyj drabiny i pomóż Kali. Jasne, szefie. Drabina! To łaskocze. Proszę pana, powie nam pan, co się stało? Grałem w zgniatacza ziaren, gdy usłyszałem, że ktoś wysypuje śmieci. Poszedłem je podnieść, a telefon został tu. Może jakieś ślady zostały przy koszu na śmieci? Rocky, użyj skanera i spróbuj coś znaleźć. Skaner! Chase, znalazłem ślady. Są bardzo małe. Czy duch zostawia ślady? Te ślady pachną jak melony. Za tym zapachem! To shop! Raczej shop gracz. Wszystko jasne. Shopy szukają jedzenia w nocy, dlatego pobiegły za melonami. Chyba mam pomysł. Jaki masz plan? Tak jest, mały szopie! Zatańczmy do zgniatacza ziaren! O, dzięki! Udało wam się! Dzięki, pieski! Dziękuję ci, Ryder! Nie ma za co! Mamy kłopoty na górskim szlaku. Mulaterka uciekła z Cicalettą, a pani burmistrz zawisła na drzewie. Musimy ją uratować. Do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! Wybieram także Chase'a. Chase się tym zajmie! Psi Patrol rusza do akcji! Wybacz, Ryder! Nie ma ich! Chwila! To Sky! Chwileczkę, uśmiech! Znalazłam! Pośpieszcie się! Dobrze, Chase, pora na sieć! Ale widok! Teraz znajdźmy oślicę i Cicalettę. Sky? Polecę wzdłuż ścieżki. Ryder, są na moście linowym, który nie wygląda solidnie. Chyba mam pomysł, ale przyda nam się pomoc. Tracker? Hola, Ryder. Jestem tutaj. Słucham cię. Chciałbyś trochę polatać? Złapię cię! Mam cię! Och, Cicaletto, nic ci nie jest! Dzięki, Tracker! Hej, mulaterka! Spójrz, co tu mam! Ryder, udało się! Gdy ma pani jakiś problem, proszę... Iha! Po pomoc! Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder! Dzięki, pieski. Musimy wyciągnąć z dziury małego stegozaura. Na tę misję pojedzie Rocky. Użyjesz chwytaków pojazdu, żeby podnieść drzewo. Pojedzie też Rex. Użyjesz swojego dino chwytaka i podniesiesz drugie drzewo. Do dino roboty. I Sky. Gdy zabiorą drzewa, polecisz i wyciągniesz małego stegozaura z tej dziury. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze tylko kawałek. Tutaj! Dobrze, że już jesteście. Stegozaur utknął na dobre. Powiedziałem do niego, trzymaj się, mały, wyciągniemy cię. Dobrze. Rocky, Rex, zabierzcie drzewa. Jasne!
Dino chwytak! Jeden, dwa, trzy, w górę! Niezwykła współpraca, pieski! Dobrze, Sky! Możesz go już wyciągnąć! Uprząż! Dasz sobie radę! Wejdź do uprzęży! Tak jest! I wszedł! Świetnie, Rex! Sky, wyciągaj! Lecimy! Teraz muszę znaleźć miejsce do lądowania! O, to chyba jego mama! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Farmer Al, Yumi i inni turyści jadą autobusem, w którym odpadła kierownica. O rany! O nie! Więc na tę misję pojedzie Rocky. Zabierz swoje narzędzia, żeby naprawić tę kierownicę. I Sky, weźmiesz helikopter, żeby wpuścić Rockiego do autobusu przez dach. Oto pies, który lata! Spójrzcie, to psi patron! Rocky gotów? Gotów! Podnieś mnie, Sky! Trzymaj się! Dzięki, Sky! Ryder, jestem! To chyba nic trudnego. Wystarczy, że zamocuję tu kierownicę i przykręcę. Złe wieści, Ryder! Kierownica leży na dnie zatoki, a tu nie ma hamulców! Ryder! Autobus kieruje się w stronę rzeki! Ryder, most zwodzony jest całkiem podniesiony! Co mamy robić? Robopsie, podjedź patrolowcem do mostu tak szybko, jak umiesz. Będziemy go blokować? Nie, złapiemy go sobie na grzbiet! Dzięki, psi patrolu, za uratowanie nas z wyjątkowo szalonej wycieczki. Nie ma sprawy, bo gdy porwie was szalony przewodnik, dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Odlotowy parkiet pana Winata odleciał za wysoko. I teraz musimy wszystkich uratować. A ponieważ tancerzy jest wielu, a parkiet ogromny, potrzebuje wszystkich piesków. Ja zróbmy to! Damy radę! Dobrze, psi patrol rusza do akcji. O nie! Musimy utrzymać ten parkiet w równowadze. Trzymajcie się! Pomożemy wam! Tylko bez paniki! A teraz mam dla was niespodziankę. O, wybaczcie! Ponieważ na pewno wygrałem, zabiorę ten śliczny puchar już teraz. Przykro mi, ale zwycięzcę ogłosimy dopiero po zakończeniu koncertu, panie Humdinger. Cóż, wy macie swój plan, a ja mam swój. Hej, chyba naprawiłem! O nie! Wow, Ryder, co się dzieje? Puchar wpadł na pilota i uruchomił silnik. Ale lecimy w kierunku zatoki. Robopsie, podleć nad parkiet i wypuść liny z hakami. Pieski, musicie przyczepić haki do parkietu. Rocky, wyłącz silniki. Jasne, wyłączam. Jej! A nasz konkurs wygrywa Psi Patrol! Pokazali nam swoje najlepsze ruchy na naszym latającym parkiecie. Dziękujemy za pomoc. Żaden problem, bo gdy parkiet odlatuje razem z wami, to dzwońcie po pomoc. Motopieski są gotowe do akcji, Ryder. Poza Chase'em, jak widać. Dlatego was tu wezwałem. Musimy go natychmiast znaleźć. Damy radę!
Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie. Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich górskich drogach. Dzięki, Ryder! Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Wszyscy są cali? Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij. Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków. Znów to słyszałem. To kichanie dochodzi zza tej skały. Spychacz! Dziki kot! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Miau! Autopilot! Sieć! Wspaniała współpraca. Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem. Hej, ty nie kichasz. Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder. Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to... A psik po pomoc.